Wjazd do Honoratki. Stromizna. Z góry się zjeżdża na dół. I Honoratka wygląda tak, no w porównaniu do Pichcina to za... No nie ma o czym gadać, baza praktycznie nie funkcjonuje jakoś tam znacząco. Ale miejsce na przygotowanie się jest. To jakieś dwa garażyki zamknięte. Tutaj może jakiś też jest sklepik. Baza Murchol, Honoratka. No właśnie, wstaliśmy, przenocowaliśmy sobie w namiocie. Piątek, nikogo nie ma jeszcze. Po prysznicu w jeziorze. Drewno na ognicho. Juro. Woda czysta. Zobaczymy, jak to będzie pod wodą widać. Jakieś sanitariaty też są. Tam miejsce na grill, trochę w takim, moim zdaniem, złym miejscu, grill obok kibla, a może i dobre, nie wiem. Deseczka. Duży akwen, nie myślałem, że to jest tak duży akwen, jest naprawdę olbrzymi akwen. Piechcin to malutki, a ta Honoratka naprawdę sporym akwenem. Miejsce na ognicho. O, zadaszony, można sobie usiąść, spokojnie zjeść. Też będzie padał, to na głowę nie nakapie. Grill. A tu jakieś klamoty. Też patrzę obojkowane. Nie, no akwen jest ogromny. Też dwa nurki zrobimy. Pewnie pierwszy nurek podzielimy sobie akwen na prawą część i tam na lewą. Najpierw zanurkujemy tutaj, gdzie głębiej, a po południu popłyniemy sobie tam. I tak wygląda baza w Honoratce. We'll be right back.
Jesteśmy już po pierwszym nurkowaniu. Głębokość 40 metrów. Maksymalna. Na początek przyczepa niewiadówki. Po drodze jeszcze taki łyżka do wydobywania. Silnik od helikoptera, helikopter. Później popłynęliśmy na przepompownię. Z przepompowni popłynęliśmy na platformę 30. Po drodze mijając jeszcze kilka zabawek. Jak widać, przyjechało już troszeczkę ludzi. O, w południe już ludzie też tutaj kursy robią. Trochę młodych, trochę starych nurków. Piątek się zaczyna. Stąd będziemy jeszcze ruszać. Jeszcze jedno nurkowanie zrobimy sobie po lewej stronie akwenu. Tam do takiego kontenera popłyniemy daleko. I stąd popłyniemy na kamieniołą koło pola. Zobaczymy, jak tam jest. I później na Jaworzno. I funkcjonuje ośrodek bardzo sprawnie. Tu jest właśnie ta różnica. Pięknie.